Ja staram się jak najbardziej poprawnie wymówić nazwę tego samochodu, ale no ciśnie się na usta ta druga nazwa, która wszystkim chyba chodzi po głowach, prawda? Czy nie? Wygrałem sobie właśnie ten samochód, robiąc wyścig multiplayer z innymi graczami i zaraz sobie sprawdzimy, jak ta fura no się sprawdzi, jak ona wygląda. To jest chyba najnowszy samochód dodany do gry, jeden z najnowszych. Proszę bardzo, Ferrari 488 Pista. Jezu, jak to brzmi, przecież to... Ach. No źle to brzmi. Miałem wcześniej 488 GTB, ale Pista to jest coś zupełnie nowego. Zobaczcie, z 19 roku Ferrari od razu jest w klasie S2, 912 punktów ma. Zobaczmy, co to za jeden. Proszę bardzo, wygląda tak, ma charakterystyczne takie taki wlot tutaj, czy raczej wylot na masce. Ja niewiele wiem o tym samochodzie, czy ma jakąś zmienną aerodynamikę, czy coś. Z przodu mamy bagażnik, co by tam zakupy z Lidla sobie wsadzić, jakieś paróweczki, takie rzeczy. Ferrari, no jest to jedno chyba z najnowszych Ferrari z 19 roku, więc myślę, że fajny wozik. Zobaczmy sobie w środku. Do Fordzy go niedawno dodali. W środku wygląda sobie tak. Jezu, kosmos, nie? W sumie nie ma tutaj zbyt wiele elementów i wbrew pozorom nawet dosyć tak klasycznie wygląda, nie? Nie ma tutaj jakichś wielu ekranów. Mamy normalne lusterka szklane. Nie ma jakichś tam kamer, nie wiadomo czego. No, z Ferrari po prostu, tak? Dobra. Zobaczmy, co możemy zrobić. Może zanim będziemy tutaj się bawić tuningiem. Ładnie wygląda Ferrari, zdecydowanie ładnie wygląda. Zanim będziemy się bawić tuningiem, to może pojeździmy tym trochę. Ja teraz nie mam łopatek przypiętych do mojego stanowiska, w sensie zmiany biegów na łopatkach. Więc musimy tylko na hashifterze się bawić, ale myślę, że wam to nie przeszkadza. Coś tutaj... Z tą zmianą biegów jest dziwnie trochę. Okej. Więc tak wygląda to w kokpicie. Po bokach mamy te ekrany, które nam wyświetlają różne rzeczy, chyba prędkościomierz, ale analogową mamy igłę po środku, obrotomierz po prostu, nie? Chyba jest to analogowe, co w dzisiejszych czasach jest takie dosyć nawet i fajne, nie? Zobaczcie te zegary. Tam mamy nawet po lewej stronie pokazane, kiedy nam się turbo załącza, więc nie jest to wolno ssąca jednostka. Zaraz będzie dzień, to wam lepiej zaprezentuję ten samochód, ale przejedźmy sobie na razie kawałek drogi na stoku, czyli bez żadnego tuningu. Tak ta furka sobie wygląda. Tak brzmi z zewnątrz. Zobaczmy prędkość maksymalną, bez żadnego tuningu. Samochód jest w klasie S2, 912 punktów. Kto tam gra w Fordze, to wie, o co chodzi. Bardzo szybko udało mi się zdobyć ten samochód. Kurde, jestem zaskoczony. Jakbym miał tu do łopatki, to ta zmiana biegów byłaby błyskawiczna, nie? To byłoby takie coś. Prawie, że coś takiego. Na łopatkach byłoby lepiej. No, ale dobra. Musiałbym na sekwencję sobie przełączyć. Siódemeczka. No i tak 330 km na godzinę tutaj mamy. Chyba całkiem spoko, nie? Trzeba by było go sprawdzić na jakichś zakrętach czy coś, nie?
A jak on pierdzi? Musielibyśmy go chyba mocniej porobić, żeby pierdnął, co? Chyba ta. A nie, coś tam pierdzi. Schodzi z obrotów jakoś normalnie, nie ma jakiegoś tam hardkorowego dźwięku. Pista jest bardziej robiona na tor niż na drogę, jak GTB. Aha, czyli GTB jest bardziej na drogi, a pista jest bardziej z myślą o torach, czyli jest to taka bardziej torowa wersja 488, tak? Podejrzewam, że jakoś tam może poszerzony jest czy coś, nie? Tu mi trochę stracił przyczepność, więc tam prowadzenie przed tuningiem nie jest jakieś konkretne. No ale już jesteśmy na chatce, to zobaczmy sobie, co damy radę zrobić z tym samochodem. Samochód powinien sporo ważyć, skoro mamy tą jednostkę hybrydową, ale nie waży dużo. 1277 kg wagi to nie jest dużo, jak na samochód, który powinien mieć jeszcze dodatkową baterię raczej do tej hybrydy. No i silnik ogromny, no bo zobaczcie, 6,3 litra V12 to jest kawał kloca, no nie? Jestem ciekawy, jak na tym będzie jeździć. Dodatkowego turbo nie możemy sobie wsadzić i jestem w sumie zaskoczony, że nie udało się samochodu wrąbać do klasy X, chyba że napęd na 4 koła by to zrobił, ale nie. Napęd na 4 koła tylko oczywiście nam polepsza trakcję i start. Nie? Po prostu. No to powiem wam, że mało opcji tuningowych to my tu mamy. Nie przeszkadza mi to, sprawdzimy prędkość maksymalną fury. I proszę bardzo, mamy tak, 1277 kg wagi, czyli z wagą zeszliśmy troszeczkę. Dziwi mnie to bardzo. No i 853 kW mocy, czyli gdzieś koło 1000 koni mechanicznych. Powinno tyle być, nawet może więcej, nie? Co to za nowa kierownica? To nie jest nowa kierownica, po prostu ją pomalowałem na pomarańczowo, tą moją starą. Więc tak, dźwięk się na pewno zmienił. Dźwięk jest inny, no mamy tu V12, tylko że hybrydową, prawda? I tak samochód sobie brzmi, prędkość maksymalna, no tutaj zaskoczenie, myślałem, że spokojnie będzie to te 400 km na godzinę, może inny tuning by to umożliwił, ale no, powiem wam, surowo jest, surowo. Może ten standardowy silnik by coś dał? I ta hybryda właśnie, to jest ciekawe z tą hybrydą, bo ona od niskich obrotów daje nam bardzo duży moment obrotowy, więc tutaj nie ma problemów, żeby ruszać nawet bez sprzęgła. Nie, na pewno samochód nie zgaśnie. Ciekawa jest ta hybryda, ale spodziewałem się większej wagi w tym samochodzie. Nie wiem, na jakiej zasadzie ta hybryda działa, czy jest tu w ogóle jakaś ciężka bateria, czy jakoś to inaczej rozwiązane jest? Nie mam pojęcia. Samochód szybko rozpędza się do prędkości maksymalnej. Ale jakieś tam przesadzone osiągi to raczej nie w tym aucie, prawda? No dobra, to przetestujmy go, bo akurat mamy parę takich rzeczy tutaj do roboty. Mamy tutaj fotoradar i strefę prędkości i skok. No skok będziemy mieli chyba na offroadzie, więc nie wiem, jak to nam pójdzie, zobaczymy. Zawracamy na ten radar, a potem zrobimy sobie strefę prędkości. No powinno wystarczyć teraz z tej prędkości maksymalnej, tam chyba 346 km na godzinę mamy zrobić, nie? Dawaj, 340, aj! Jest gorzej, zobaczcie, gorzej z tym przyspieszeniem przy wyższych prędkościach. Pierniczę, no dobra, tutaj jest gorzej. Powiem wam, że prowadzenie, no nie powala tutaj, ale może będzie lepiej teraz w tym miejscu. 297 km na godzinę to jest sporo. Będę musiał wziąć jakiegoś Grip Mastera do tego chyba.
żeby to zrobić. Dobra, jadę, ok. Siema Bartek. Oj, źle, kurde. No, udało się zaliczyć. Chociaż nie powiem, nie było łatwo. Tam powinniśmy mieć 297 km na godzinę prędkości średniej. Zajedźmy sobie może do chatki i zobaczmy, jak będzie się zachowywać samochód na standardowym silniku. Czy uda się więcej mocy z niego wycisnąć, jak myślicie? Olać to auto. No jest to najnowsze Ferrari, więc chciałem je sprawdzić, ale powiem wam, że nic nadzwyczajnego tutaj w tym samochodzie się nie dzieje, no. Ciekawa jest ta V12 hybrydowa. No ale szału nie robi, nie? Ta Racing V12 nawet więcej mocy jest w stanie wykrzesać. Może ta V12 ma większy, V12 hybrydowa ma większy moment, nie? Nie wiem, no, jakoś tak średnio z tym samochodem. Podoba mi się z wyglądu, fajne jest. Może gdyby było w klasie S1, to by jakoś sobie dało radę. Ładne jest, kurde, zajebiście ładne, ale... Ja już widzę te tuningi z napędem na 4 koła. Kurde, do Ferrari, nie? Dobra, próbujemy standardowy silnik, zobaczymy co nam to da. Ale ten spoiler. Bardzo fajnie hamuje. I tyle, no. Ale Forza to nie... Forza nie jest o hamowaniu, nie? Forza jest o przyspieszaniu. No jak? Co oni za samochód zepsuty nam dali? Ech. Ech. Ty, to może do driftu go zrobimy. O. Czyk. Dobra. Pięknie, pięknie, pięknie. I co, myślicie, że to będzie latać? Cholera go wie, kurde. Sprawdzimy tego motherfuckera! O kurde, ale prostuje. Ziomek za mocno prostuje, ciężko go utrzymać w drifcie. Nie chciał mi kurde wstać z tych obrotów. Próbujemy dalej. No te samochody z silnikiem montowanym centralnie mało kiedy chcą fajnie driftować. O, on się od razu kurde prostuje. Jakby to go tutaj zrobić, żeby... Ty, może ten silnik hybrydowy będzie lepiej śmigał, ten, ta V12 hybrydowa. Bo on kurde nie chce wejść w drift na tych ustawieniach driftowych. Ja pierdziu. Od razu się prostuje. No dalej, 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 ciągnij, ciągnij, ciągnij. No, coś tutaj poleciał, ale ciężko go utrzymać w tym drifcie. Może jest jakiś tuning, który lepiej pasuje pod samochody właśnie z silnikiem centralnie, nie? Bo one tak za bardzo tą dupą nie chcą rzucać. Trzeba je zmusić do tego ręcznym i strzelać ze sprzęgła dosyć często. Zastanawiam się, czy ja po prostu źle tuninguję może te samochody. Inaczej się driftuje na przykład z samochodami z napędem na 4 koła,
inaczej z samochodami z napędem na tył, a może więcej mocy po prostu. Nie no, mocy raczej wystarczająco dużo tutaj mamy, więc nie powinienem na to narzekać raczej. A, jeszcze jedną rzecz możemy w sumie spróbować zrobić. Dajmy wysokie ciśnienie z tyłu w oponach i niskie z przodu. Dajmy tutaj 1,5 bara na przód i 3,8 bara na tył. To powinno sprawić, że troszeczkę niższa będzie przyczepność z tyłu. Zobaczymy, jaki to da rezultat. Siema Bartek. Dobra, próbujemy. Ja no, ale on kurczę się zaraz prostuje. Okej. Okej. Nie! Strasznie ciężko. Ja nie jestem jakimś tam dobrym drifterem, ale kurde. Przesterowuję. No, warto sobie go ogarnąć. Myślę, że dla samego wyglądu, bo wygląda fantastycznie, ale nie jest to jakiś tam bardzo dobry samochód, nie? Trzeba naprawdę dobrego kierowcę, żeby wygrywał gdzieś tam na multikach czy na wyścigach, nie? Na drift nie, na wyścig nie, to może teren. Ta, terenowy. Jeszcze nie zrobiliśmy napędu na 4 koła w sumie. No, jakoś nie jestem w stanie skrzywdzić aż tak bardzo tego samochodu. Zobaczcie, w ogóle tutaj ciekawie widać, jak samochód skręca, nie? W Forza Horizon. Widać, że to jest taka gra arcade'owa, nie? Tak samochód bardziej przesuwa się tym przodem na lewo i prawo. Jakby koła nie zdążą się skręcić, nie? Widać to przy niższych prędkościach. Widzicie, o co chodzi? Nie? No ale mi to nie przeszkadza. Fajnie się gra w tę grę. Zajebisty jest ten samochód, bardzo ładnie wygląda.